Szkoły średnie powiatu krośnieńskiego mają się czym chwalić. Przykładem jest na przykład fakt, że do jednej z nich swoje egzaminy zawodowe przyjeżdżają zdawać uczniowie m.in. z Zielonej Góry, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. To m.in. dzięki projektowi pod nazwą Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie krośnieńskim. Dzięki temu projektowi szkolnictwo w powiecie wykonało milowy krok w rozwoju. Są to szkoły konkurencyjne zarówno dla regionu pozapowiatowego, bo mamy świadomość, że część uczniów wyjeżdża chociażby do Zielonej Góry, część uczniów kształci się w Niemczech. Chociaż podam przykład, kiedy w 2019 roku uczestniczyliśmy w takim spotkaniu w starostwie niemieckim, właśnie w szkole zawodowej, i nie ukrywam, że z pewną nutką zazdrości obserwowałem wyposażenie tych gabinetów. W tej chwili po tych modernizacjach, które nastąpiły, absolutnie nie odbiegamy. Powiedziałbym nawet, że lekko przewyższamy standard niemiecki. Prawie 9 milionów na modernizację kształcenia zawodowego to pieniądze, które nie poszły na marne. Są to staże, kursy czy szkolenia, zarówno dla nauczycieli, ale także przede wszystkim dla uczniów. Ten projekt otwiera furtkę dla młodych ludzi, choćby z prawo jazdy. Teraz nie wszystkich stać na to. Kurs na prawo jazdy kosztuje 3000 zł teraz, może podchodzić na kategorię B. A my mogliśmy to zrobić za darmo z projektu, płacimy tylko za egzamin. Czy młodzież szkół podstawowych musi uciekać do większego miasta, by kontynuować swoją dalszą edukację na lepszym poziomie? Ależ skąd? Zarówno uczniowie, jak i dyrekcja odpowiada, że wyposażenie i kadra są na takim samym poziomie jak w Zielonej Górze czy innych miastach wojewódzkich. Największym atutem naszym są pracownicy, nauczyciele, obsługa. Bardzo są, że tak powiem, związani ze swoją pracą, bardzo zaangażowani i myślę, że w dużym stopniu dzięki nim ta młodzież jeszcze u nas zostaje. Dzięki realizowanemu przez powiat projektowi ponad 700 osób zostało przeszkolonych. Szkolenia czy staże to nie wszystko, nowe sale, modernizacja pracowni zawodowych czy nowy sprzęt. To ogromne zmiany. Każdy, kto odwiedza nasze mury, mówi, że jak to jest ładnie. Że mało miejsc takich spotyka się w szkołach okolicznych w naszym regionie, gdzie tak ładnie wyglądają gabinety i wszyscy są zachwyceni, wręcz czasami robią wręcz sobie zdjęcia, żeby to jakoś upamiętnić. Tak zwany rolniczak z Gubina może pochwalić się jedną z najlepszych pracowni samochodowych. Teraz pewnie nie będą zadowoleni niektórzy z przedstawiciele stacji diagnostycznych z Gubina i okolic, jak to powiem, ale mamy teraz najnowocześniejsze wyposażenie tej stacji diagnostycznej. Zespół szkół ponadpodstawowych w Krośnie-Odrzańskim także ma powody do dumy. Modernizacja klas, szkolenia, a także wyjazdy za granicę na staże, nie tylko darmowe, ale i z kieszonkowym. To olbrzymia różnica w porównaniu do tego, co działo się przed projektem. Bardziej teoretyczne to wszystko było. Były te miesięczne staże, ale one wyglądały, zależy też do jakiego zakładu pracy ci uczniowie trafili. Także na pewno to jest wielka, wielka przepaść i bardzo się cieszę, że są takie środki strukturalne, że są środki właśnie europejskie, z których możemy korzystać i chciałabym, aby cyklicznie te środki trafiały do naszych szkół. Budżet projektu pod nazwą Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie krośnieńskim to koszt prawie 9 milionów złotych i było to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.